Leszek Bubel, prezes Fundacji Paragraf. Ujawniam sprawy, o których inni boją się nawet pomyśleć. Strzelam faktami, bez ostrzeżenia, prosto w czoło. Witam Państwa. Na początek dowcip o adwokata, bo dalej już nie będzie tak wesoło. Co to jest gra wstępna? To jest to, co się dzieje, zanim zostaniesz wyruchany, a rozpoczyna się zazwyczaj od słów. Witamy serdecznie w skromnych progach naszej opolskiej kancelarii. Super! To była chwila na refleksję. Udostępnia nielegalnie dokumenty z postępowań dyscyplinarnych. Polecam ten dowcip adwokatom Izby Opolskiej, ale przede wszystkim materiał reporterski, który zrobiłem w oparciu o dokumenty, fakty, które starannie zweryfikowałem i sprawdziłem. Niestety, mocniejszych i bardziej dosadnych słów nie byłem skłonny ze względu na możliwe kontry zainteresowanych i omawianych tu postaci. Dziękuję za uwagę. Życzę przyjemnego oglądania. Ja tylko jestem też dziennikarzem, zadam pytanie, jeżeli pan pozwoli, bo jest szansa, żeby pan mi to wytłumaczył, nie? Że pan to jest miejsce publiczne, pan jest osobą publiczną, a jestem dziennikarzem śledczym. Chciałem pana zapytać o pana zastępczynią, która udostępnia nielegalnie dokumenty z postępowań dyscyplinarnych. Człowieku, odczep się. Oto, bo pan kłamie, proszę pana. Pan morduje ludzi. Kłamie pan, pan nawet nie chce odpowiedzieć. Ja panu, to ja panu, pan ma okazję się, jestem dziennikarzem śledczym, pan doskonale wie. Ma pan okazję odpowiedzieć, proszę pana. Zdementować. I tak dalej. Ja twierdzę, że pan jest... Proszę pana. I publicznie to będę emitował. Odpowiadam panu. No. Żadna informacja nie została udostępniona. W taki sposób, jak to pan opisał w swoim... Tak jest. Postępowania dyscyplinarnego. Wysłaliście dokumenty pani senator Lidii Staroń, która to wykorzystała. Nie wolno było wam tego robić. Jak i parę innych rzeczy. Ma pan, proszę pana, w formie pisemnej. Doszło do rękoczynów. Ja pana nie zaatakowałem, proszę pana. Ja mam prawo, jestem dziennikarzem. To jest miejsce publiczne. Pan jest osobą publiczną i po to są dziennikarze, żeby tępili, sekundę, i informowali opinię publiczną, żeby pana rodzina się dowiedziała, sąsiedzi, znajomi, kim pan jest i ta cała tutaj klika w Opolu. Mord rytualny w adwokaturze opolskiej i innych. Wita państwa Leszek Bubel. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Opolu, adwokat Agnieszka Staszków-Bulasz, ale też nadzorujący ją rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Opolu, aktywnie wzięli udział w barbarzyńskich szykanach prawniczki z Warszawy, co z uwagi na bezprecedensową skalę realizowania bezprawnych opresji i działanie w zamiarze bezpośrednim stanowiło swoisty prawny i rytualny mord na niewinnej kobiecie. Nękanie prawniczki polegało na bezprawnym wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych i ich ukierunkowaniu na stawianie zarzutów, ale też na maksymalnym ograniczeniu prawa do obrony, stosowaniu przemocy instytucjonalnej, pomówień, oszczerstw, przemocy psychicznej. Doskonale orientują się w tym, na jak poważne schorzenie cierpi prawniczka. Czym jest zakrzepica przy rzadko występującej chorobie szpiku i jak ścisły związek z wystąpieniem oraz zaostrzeniem objawy tej choroby ma hejt, nagonka, oszczerstwo, chamstwo i prostactwo. Jakie spotkało prawniczkę ze strony samorządu adwokackiego. Doprowadzili do tego, że zapadła w śpiączkę. Choroba, na jaką cierpi prawniczka, wiąże się z koniecznością pobierania szpiku długotrwałymi pobytami w szpitalach i na rehabilitacjach.
co jest konieczne dla stworzenia szansy zatrzymania rozwoju choroby. Prawniczka jeszcze żyje dzięki osobistemu zaangażowaniu w jej chorobę profesora hematologii o światowej sławie. Mam przekonanie, że adwokat Agnieszka Staszków, Bulasz, jako osoba niepełnosprawna, ma po prostu dużo kompleksów i gardzi ludźmi o odmiennych poglądach kulturowych i obyczajowych. I jak dowodzą fakty, mści się z urojonych pobudek, wykorzystując fakt, że rzecznik dyscyplinarny adwokatury nie rozpatrzył wniosku o wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Opolu od prowadzenia sprawy prawniczki z Warszawy, postawiła jej oszczercze zarzuty. Zrobiła to na polecenie adwokat Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, działając przy tym z niskich pobudek i chęci zemsty. Będąc członkiem zespołu do spraw kobiet, którego przewodniczącą jest Gajowniczek-Pruszyńska, jako przewodnicząca kapituły spowodowała ona, że laureatką konkursu Kobieta Adwokatury 2017 została wyróżniona wówczas Agnieszka Staszków-Bulasz za zaangażowanie m.in. w pracach samorządu adwokackiego i za wykazanie się aktywnością na polu społecznym. W skład tejże kapituły wchodzili m.in. adwokat Sylwia Gregorczyk, Abram, doktor Sylwia Spurek, zastępczyni RPO do spraw równego traktowania, doktor Krzysztof Śmieszek, partner Roberta Biedronia, aktywista LGBT, obecny poseł, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Same skrajne lewactwo, wspierające agresywny i wulgarny strajk kobiet. Na stronie internetowej Wolna Polska Opola absurd goni absurd. Oto cytat. Chcemy złożyć pozew zbiorowy przygotowany przez grupę Wolna Polska Opola. Kolejnym krokiem, który zamierzamy zrobić na tej drodze, jest pozwanie obecnie panującego rządu na ziemi polskiej o nielegalne zmuszanie obywateli do zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych oraz miejscach pracy. Pisownia oryginalna. Podają też kontakt do adwokatów. Agnieszka Staszków-Bulasz, telefon 698 661 931. Ta, działając z niskich pobudek i chęci zemsty, łamiąc prawo karne, wspiera stalkerów prawniczki, przekazując im informacje z postępowań dyscyplinarnych, które ci wykorzystują do celów prywatnych. Dla przykładu umożliwiła senator Lidii Staroń wykorzystanie informacji z postępowania dyscyplinarnego w procesie cywilnym, które prawniczka wytaczyła jej za rozpowszechnianie oszczerstw, przy czym Lidia Staroń nie jest stroną postępowania dyscyplinarnego, tylko potrzebuje informacji na prywatny użytek postępowania, w którym została pozwana. Chciałem pana zapytać o pana zastępczynią, która udostępnia nielegalnie dokumenty z postępowań dyscyplinarnych. Tak samo zrobiła w kilku innych przypadkach, udzielając pisemnie stalkerom prawniczki informacji z postępowania dyscyplinarnego, którego nie są stronami, łamiąc nie tylko tajemnicę postępowania dyscyplinarnego, ale także RODO. W przypadku wspomnianych donosicieli z senatą Lidią Staroń na czele już sama treść i grafomański skarg do samorządu adwokackiego zawierających absurdalne zarzuty i upokarzające sformułowania pod adresem prawniczki powinny skłonić każdego rozumnego człowieka, by rzeczone skargi wrzucić do kosza. Świadczy to jednak o zwykłej podłości i prostactwie samorządowych władz, które notorycznie łamią także zawodową etykę. Człowieku, oczywiście. Co pan robi?
Oto, bo pan kłamie, proszę pana. Pan morduje ludzi. Kłamie pan, pan nawet nie chce odpowiedzieć. Ja panu, to ja panu, pan ma okazję się, jestem dziennikarzem śledczym, pan doskonale wie. Mam pan okazję odpowiedzieć, proszę pana. Rytualny mord w adwokaturze. W adwokackim środowisku, totalnie zdominowanym przez lewactwo, czyli niezlustrowanych starych komuchów i ich następców oraz rodzinnym pokoleniowym klanom, łatwo podpaść, mając inne poglądy kulturowe czy polityczne. Do nękania oszczerstwami mają dyspozycyjne, obsadzone swoimi ludźmi piony dyscyplinarne. W taką trwającą już kilka lat walkę o godność i prawdę zostałem wplątany i wszystkimi możliwymi dziennikarskimi metodami bronią prawniczki, której zawdzięczam wielokrotnie skuteczną pomoc. Prawniczka jest ofiarą lewackiej części adwokatury, za reprezentowanie mi w kilku procesach z rasistami. Za moje medialne publikacje, kampanie wyborcze, parlamentarne i prezydenckie, zawsze broniące polskich narodowych interesów. Za odkłamywanie naszej historii, za moją roczną walkę w Jedwabnem czy na oświęcimskim żwirowisku. Wiadomo, że za to mnie nienawidzą. W wyniku inspirowanych przez adwokaturę szykan, chorą na nowotwór prawniczkę pokazowo wykańczają. Dzieje się tak między innymi w wyniku decyzji adwokata Stępińskiego, polonofoba, brata dyrektora muzeum Polin w Warszawie. Skala szykan i łamanie prawa to pokazowy mord rytualny. Promotorką tej zorganizowanej grupy, która notorycznie łamie prawo, na szkodę prawniczki z Warszawy jest wpływowa wicedziekan Izby Warszawskiej Gajowniczek-Pruszyńska, która wspomnianą prawniczkę okradła ze złożonej pół roku wcześniej do władz ORA Warszawa i Naczelnej Rady Adwokackiej inicjatywy powołania nowej komisji do spraw kobiet. Pełniąc we władzach wysoką funkcję zastępcy prezesa Sądu Dyscyplinarnego, złożony projekt blokowała przez pół roku, po czym zarejestrowała go jako własny, wybierając się przewodniczącą komisji. Mając skrajnie lewackie poglądy i aktywną działalność w organizacjach o postkomunistycznym rodowodzie. A zarazem nie do końca związana jest tylko z obywatelami RP jako takim znakomitym ruchem, jaki powstał w ubiegłym roku. O co mnie pani prosi? Żebyśmy, jakie kurwa my? Jakie my? Ja i ty? Żebyśmy się szanowali. Szanuj stąd. A szła. Nikt nas tu nie potrzebuje. Jeszcze więcej szacunku mam dla kurwy spod latarni jak dla ciebie. Tak jest. Stworzyła we wszystkich regionalnych strukturach samorządu adwokackiego zespoły do spraw kobiet, wybierając adwokatki o wyłącznie lewackich poglądach, lansując je na kluczowe stanowiska. Gajowniczek stworzyła wręcz ogólnopolską wpływową pajęczynę wdzięcznych jej klakierek, które obdzieliła nagrodami i synagogami.
Zagrożona dziennikarskim śledztwem Sitwa straszy i używa przemocy. Adwokat Gajowniczek Pruszyńska potrafiła się odwdzięczyć za akcję dojeżdżania psychicznego prawniczki w pionie dyscyplinarnej Izby Adwokackiej w Opolu. Na bazie zespołu do spraw kobiet stworzyła ogólnopolską pajęczynę, jest bezkarna i prze do jeszcze wyższych stanowisk w adwokaturze. Pikanterii dodaje fakt, że wicedziekanem oraz przewodniczącą zespołu do spraw kobiet ORA Opole jest adwokat Magdalena Koczur-Miedziejko, która jest także członkinią tego zespołu przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest tam również przewodniczącą Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego. Jawne szyderstwo z etyki przez nieporozumienie zwanej adwokacką. Tą opolską sitwę bezprawia uzupełnia adwokat Aleksander Dziadek jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Opolu, który mnie jako dziennikarza wykonującego swoje obowiązki napadł i szarpał, gdy zgodnie z prawem prasowym filmowałem jego kłamstwa. Ostrzegam więc przed jego usługami potencjalnych klientów, bo ja nie powierzyłbym mu nawet długopisu. Chciałem pana zapytać o pana zastępczynią, która udostępnia nielegalnie dokumenty z postępowań dyscyplinarnych. Opolska sitwa morduje także etykę zawodową. Etyka adwokacka, regulowana w zbiorze zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, jest naszym drogowskazem w naszej działalności zawodowej adwokatów. Rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Opolu śledzi na polecenie Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej i ściga dyscyplinarnie prawniczkę z Warszawy za rzekomą reklamę. Choć pani adwokat nie reklamuje swoich usług, a jej strona internetowa ma wyłącznie walor informacyjny. Jednocześnie nie ściga swoich ziomków z Opola, którzy reklamują się po chamsku i bez ceregieli płatnymi reklamami. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej adwokat Opole reklama. Ta schizofreniczna postawa czy praktyka pionu dyscyplinarnego z Opola jest nie tylko nieetyczna, ale i bezprawna. Reasumując, akcje przerzucania jej spraw dyscyplinarnych z izby do izby, z izby warszawskiej do poznańskiej, bydgoskiej, katowickiej, z izby poznańskiej do opolskiej, z izby katowickiej do opolskiej, z izby opolskiej do rzeszowskiej, to jak odraczanie wyroku śmierci. Etyka adwokacka, regulowana w zbiorze zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, jest naszym drogowskazem w naszej działalności zawodowej adwokatów. Leszek Bubel, redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika Tylko Polska, ukazującego się już 25 lat, prezes Fundacji Paragraf. Etyka adwokacka, regulowana w zbiorze zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, jest naszym drogowskazem w naszej działalności zawodowej adwokatów.
Chylimy pokornie nasze czoła przed waszych mędrców mądrością, choć trochę patrzymy z zazdrością, że w naszym polskim narodzie nie ma tylu geniuszy, że zamiast kultu złotego cielca czcimy wisielce. Przepraszamy was, przepraszamy was, że chcieliśmy was nawracać. My zwykli podludzie, nie mający pojęcia o cudach w Talmudzie. Przepraszamy, że przecież bez żadnych powodów przepędzano was ze wszystkich niemal narodów. Za Morza Czerwonego na ostre kamienie, za 40-letnie pustyni słońce. Przepraszamy was, przepraszamy was, za polski romantyzm oraz patriotyzm, za antysemityzm i ten cały idiotyzm, za brednych rodaków wszystkie pokolenia, co was za nic bezczelnie wsadzały do więzienia, za getta ławkowe nic się nie stało, przecież wśród studentów było was tak mało. Bo nie waszą zasługą mnogość polskich upadków, rozbiorów i powstań oraz innych przypadków, i Hitler, i Lenin, i terror Stalina, przecież ich rządy to nie wasza wina. Przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was za lata niedoli, sowieckiej niewoli, obojętność bez racji podczas okupacji. Przepraszamy za polskie obozy, zagłady i za wrednych narodowców, podłe tyrady, za komunizm, armię ludową, GL, NZ, AK i PRL, za wszystkie grabieże, co było w złej wierze, bo my ludzie prości, wciąż pełni zazdrości. Jesteście kochani, przecież wybrani, a my pomyleńcy, patrioci, idioci. Przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was za podłe te słowa, żydokomuchy, czyniąc akt skruchy, za marcowe rozruchy. Bo choć chcieliście wiać od nas masowo, to wypuszczono was nieprzepisowo do biednych krain z Polski słynącej bogactwem i wasz dorobek płonącej. A Niemców co dali wam miliardów kupeł, my całujemy ochoczo w dupę. Bo przecież nam się nic nie należy, bo w końcu jesteśmy zwykli krajeci. Przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was jedwabnym, że nie dość godnie trzeźwy przepraszał za polskie tam zbrodnie i za połowę naszych biskupów, którzy udając tępych przygłupów wam tak otwarcie się narazili i na kolanach was nie przeprosili. Bo wy najlepiej nam dzieci uczycie, jak powinno wyglądać i życie. Więc jak nasz prezydent Wałęsa w Knesecie, przepraszamy was za co tylko chcecie. Przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was za sprawiedliwych drzewek bez liku przy waszej oceny tak marnym wyniku, za anarchistów, lewaków, pedałów, za aferzystów i liberałów. Przepraszamy natychmiast, nie czekając chwili, abyście wy pierwsi nas nie przeprosili. A w mediach was ciągle jeszcze za mało, więcej, ach więcej wciąż by się chciało. Miliardy wam oddamy bez wzgardy, bo aby żyć godnie, wystarczą nam wody. No i jaki z tego moro wynika, czy już wiecie? Skoro ciągle przepraszacie jak nikt na świecie.
Wisły, choć już nawet z ambony, że rozdzielą nas kruki, rozdzielą nas wrony. Dlatego ja, Leszek Bubel, trzymając pięści w gardzie, mam wszystkich przepraszaczy głęboko w pogardzie. Bo chyba o tym nie wiecie, że prawda i honor najważniejsze na świecie. Przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was. Szanowni czytelnicy, szanowni widzowie, Ogólnopolski Tygodnik Narodowy Tylko Polska ma już swoją prawie 25-letnią historię i ponad 1000 wydań. Ideologicznie nawiązuje i propaguje ideę oraz dorobek całego szeroko pojętego obozu narodowego w Polsce. Nadal kształtuje świadomość narodową Polek i Polaków. Zawsze stał na czele w zwalczaniu antypolskich wydarzeń i zjawisk, za co jest stale zwalczany szykanami i oszczerstwami. Przez jego łamy przewinęły się najwybitniejsze pióra polskich patriotów. Dlatego w dobie internetu warto przypominać jego najciekawsze publikacje. Redaktor naczelny Leszek Bubel. Piszemy o sprawach, o których inni boją się nawet pomyśleć.